6 grudnia wspominamy świętego Obicio di Niardo. Obicio urodził się około 1150 roku w prowincji Brescia na północy Włoch w bogatej rodzinie szlacheckiej. Jego rodzina była związana blisko z kościołem. On sam jednak nie interesował się życiem religijnym, raczej pociągało go życie światowe. Jako młody człowiek założył rodzinę i był ojcem czwórki dzieci. Od najmłodszych lat uczono go sztuki wojennej. Brał udział w licznych potyczkach i bitwach. Za waleczność otrzymał też kilka odznaczeń wojskowych. Rysowała się przed nim wielka kariera wojskowa. 7 lipca 1191 roku Obicio uczestniczył w bitwie pod Rudiano. W czasie tej bitwy zawalił się most na rzece Oglio. Obicio razem z wieloma żołnierzami, rannymi i zabitymi, lunął do lodowatej wody. Cudem uniknął wtedy śmierci. Gdy jego życie było śmiertelnie zagrożone, miał wizję piekła. Zobaczył je jako miejsce rozpaczy, nienawiści i braku nadziei. Widział potępionych. Po tym przeżyciu radykalnie się zmienił. Zrezygnował z kariery wojskowej i postanowił rozpocząć pokutę. Przez 6 lat Obicio prosił żonę i dzieci o zgodę na rozpoczęcie życia pustelniczego. W ciągu tych kilku lat zrezygnował też z dotychczasowego wygodnego i światowego stylu życia, a wiele czasu poświęcił na modlitwę, pokutę i dzieła miłosierdzia. W 1197 roku, po latach oczekiwania, uzyskał zgodę żony i zamieszkał przy klasztorze świętej Julii w Brescii. Do końca życia modlił się, pokutował i pomagał ubogim. Obicio zmarł 6 grudnia 1204 roku. Przed śmiercią pożegnał się z rodziną i już za życia uważany był za świętego. Módlmy się. Boże, tylko Ty jesteś święty i bez Ciebie nikt nie jest dobry. Spraw za wstawiennictwem świętego Obicio, abyśmy prowadzili życie prawdziwie chrześcijańskie i mogli oglądać Twoją chwałę w niebie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.